Miejska spółka zarządzająca palmiarnią podważa ocenę prokuratury. Przypomnijmy, że ta zdecydowała w toku postępowania o przeniesieniu zwierząt, które przetrzymywano w parku miejskim w obawie o stan ich zdrowia. Papugi czy żółwie zabrali z Legnicy pracownicy poznańskiego zoo. Pełnomocnik Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Legnicy złożył zażalenie na czynności odebrania zwierząt. Obecnie oczekujemy na rozpoznanie tego zażalenia przez sąd. Przedstawiciele miejskiej spółki przekonują, że wbrew ustaleniom śledczych zwierzęta nie były przetrzymywane w palmiarni w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu, a co za tym idzie, nie można było mówić o przypadku niecierpiącym zwłoki. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowano na 23 września. Oczywiście my się z tymi argumentami nie zgadzamy. Przesłaliśmy do sądu akta sprawy wraz z zażaleniem i naszym stanowiskiem celem uznania tego zażalenia za niezasadne. Warto podkreślić, że zarówno w oczach przyrodników z Poznania, jak i sądowej biegłej zwierzęta były przetrzymywane w skandalicznych warunkach. Gdy jednak sprawa ujrzała światło dzienne, władze miasta i LPGK zaprzeczały wszelkim oskarżeniom, co czynią do dziś.